I po wyborach. Miniona niedziela minęła wielu nam na spełnieniu obywatelskiego obowiązku. Dla wielu miast to już koniec kampanii. Działdowo. Tu bez zmian Grzegorz Mrowiński zdobywa 6143 głosy. Drugi w kolejności Zbigniew Kociela 1576 głosów. W Niedzicy także sytuacja po staremu. Jacek Kosmala 4289 głosów. Anna Lewikowska 3592 głosy. Ostrudę czeka druga tura. Dla Rafała Dąbrowskiego i Ryszarda Kowalskiego to nie koniec kampanii. Dąbrowski zdobył 4090 głosów, Ryszard Kowalski 1707 trzy głosy więcej od Kingi Wiśniewskiej. Skoro już jesteśmy przy Ostrudzie, listy członków Nowej Rady Miejskiej także są znane, głosy zostały podliczone. W okręgu wyborczym numer 1 mandaty zdobyli. Struk Dariusz, Godlewski Mirosław, Monist Anna, Radzimiński Sebastian, Krzyżanowski Kamil. W okręgu wyborczym numer dwa są to Potorski Leszek, Legutski Wojciech, Bożuchowski Jarosław, Wrubel Grzegorz, Dąbrowski Rafał, Rutkiewicz Anna. W okręgu wyborczym numer trzy Gołębiewski Marek, Godlewski Adrian, Bujak Dariusz, Bojarowski Mariusz, Pawłowski Julian. W okręgu wyborczym numer 4 mandaty zdobyli. Orzechowski Stanisław, Kowalski Ryszard, Tadejewski Paweł, Najmowicz Czesław, Wawrzyński Cezary. Oczywiście po drugiej turze wyborów małe zmiany są nieuniknione. Kiedy jeden z panów wygra, jego miejsce zajmie osoba, która ma kolejno najwięcej głosów na radnego. Ale to dopiero po 21 kwietnia, kiedy to po raz drugi udamy się do urny. W przypadku gminy Ostróda bez niespodzianek Bogusław Fijas zostaje na stanowisku wójta uzyskując 3262 głosy. Jego rywal Marek Husar dostał 2927 głosów.